Adieu, scena druga, ujęcie pierwsze. W naszej pracy przy tworzeniu filmów najpierw były wykłady. Wykłady te pozwoliły mi uszeregować i zakwalifikować moją wiedzę o filmach. No to zagadka. Pierwszy awant filmowy. Rudolf. Rudolf? Nie. Valentino. Nie. Rudolf Valentino, oczywiście. Tak? To Jacques Prévert, taki pisarz francuski, a jednocześnie autor scenariuszy, powiedział kiedyś tak, że kino nigdy nie było nieme, bo zawsze miało coś do powiedzenia. Bracia Lumière myśleli, że można pokazywać i to jest taki początek kina, rzeczywiście o tym można mówić jako o początku kina, czy o seansie takim zbiorowym, publicznym. I za bardzo nie było na to pomysłu, co z tym rzeczywiście zrobić, ale nikt się nad tym nie zastanawiał na samym początku, bo sprawa była jasna, że ludzie chcieli w ogóle zobaczyć ruchomy obraz i to było fajne. No i też pokazywano po prostu to, co się dzieje w rzeczywistości. Łącznie w Polsce wyprodukowano około tak naprawdę 1500 filmów fabularnych i pełnometrażowych i średniometrażowych. Ale jaki film pierwszy polski był zrobiony w kolorze? Nie, Rejs to nie. Rejs jest czarno-biały. Ale film rzeczywiście bardzo ważny jednocześnie, mimo tego, że czarno-biały. Nie wiem. Przygoda na Mariensztacie. Aha. Jesteśmy takie, że jak oglądamy film, to troszeczkę mamy właśnie zaufanie, jeżeli chodzi o pan reżyser, i nagle ten obraz Frankenstein na przykład zostaje taki. Przez ostatnie 10 lat na przykład, no 58% filmów to byli właśnie adaptacje filmowe. Tylko, że to było tak dużo tych filmów, ale tych filmów to były najbardziej popularne i mieli największy sukces na rynku. Między innymi na przykład są filmy takie jak Władca Pierścieni, Ojciec Chrzestny, Harry Potter. W wcześniejszych czasach bardzo znane filmy takie jak Ojciec Chrzestny. Tak naprawdę Cimino pokazał, co wojna robi z człowiekiem, z piekłem. Tak naprawdę ta Arkadia, Basielanka, która była przed wojną, nigdy już nie wróci. Zawsze te wewnętrzne piekło będzie w ich psychice, oni się będą z tym do końca zmagać. Tak? To Cimino naprawdę pokazał doskonale. To jest genialny film. Proszę Państwa, lata 70. to złoty okres w historii amerykańskiej kinematografii, bo to w nich powstawały filmy, które zmieniły paradygmat kina. One łączyły często walory artystyczne z komercyjnymi. Były i sukcesami finansowymi, i artystycznymi. Dzisiaj na przykład to jest dosyć ciężka sztuka. Jest to dekada właściwie wielu nieśmiertelnych, wspaniałych arcydzieł, które dzisiaj no, należą do żelaznego kanonu dziesiątej muzyki. No i proszę Państwa, rok 79, znowu powraca Francis Ford Coppola z nowym projektem. Pokazuje na festiwalu w Cannes niedokończony film Czas Apokalipsy, to się mówi Walking Progress, bo to był film jeszcze nie do końca zmontowany. I początkowo ten film jest bardzo źle przyjęty przez krytykę, że co on w ogóle nam pokazuje, że będzie jakiś gniot, szykuje się jakaś naprawdę katastrofa finansowa i artystyczna. I proszę Państwa, Coppola pokazał tą wojnę w Wietnamie jako obłęd, jako narkotyczne oburzenie, jako surrealistyczny koszmar. To jest coś przerażającego, też jak my to oglądamy. Ten film jest efektowny, jest bardzo wybuchowy, tak? Tutaj naprawdę miliony dolarów poszło oczywiście na te całe efekty specjalne. Na bank jest to do zrobienia. Nie dało się zapytać oddechu, złapać, tyle Pan ma wiedzy, także naprawdę no, jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Następnymi zajęciami był trening twórczości. Mieliśmy zajęcia integracyjne, zajęcia ruchowe i zajęcia z wyobraźni. Jeden obrazek, jeden tytuł. To by było łatwo. Aha. Słuchaj, tu trzeba wstać. No. A i teraz każdej osobie na powtarzanie podaje ruchu. I takie ćwiczenie, które też będzie pobudzać wyobraźnię. Ale jestem tutaj strasznie zbulwersowana. Ale jakim cudem można ale zobacz, kochana, jak daleko to szybko. Naszym celem jest, żeby się te części mózgu, które zazwyczaj na co dzień nie używamy. To raczej piszemy, czytamy, dajemy. Najważniejsze są paluch. Zaczyna być zabawne. Żyny, czarodzieje i elfy. Tak? Co? Mówię odpowiednik tym kamieni, nożyc i papieru. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery. Wszyscy się odwrócimy w jedną stronę, tak? Ale w tym miejscu, gdzie stoicie. Żelazka tutaj na szczycie będzie Andrzej, tak? I Andrzej będzie tutaj nadawał ruch. I uwaga, jeszcze mamy następną osobę, tak? Zmarnowałaś moje najlepsze lata mojego życia. Ty uważasz, że tylko ja? Oczywiście. Uważam, że sprawa jest po połowie, jeśli już w ogóle. Nie ma połowy. Grupa często łapie porozumienie bez słów, ale nie zawsze nadajemy na tych samych falach. No o, teraz samo musicie zrobić jedno. Że właśnie się pośmiałam, dawno się pośmiałam, tak dobrze, w takim dobrym towarzystwie. Bardzo fajnie i polecam się na przyszłość. Myślę, że takie warsztaty są bardzo przydatne, bo one uruchamiają naszą wyobraźnię, nie? I po prostu przez te takie różne ćwiczenia no my się przyzwyczajamy do tego, że częściej możemy zabierać głos na różne tematy, nie? I tak śmiało przede wszystkim. Na następnych zajęciach mieliśmy warsztaty z gry aktorskiej, które prowadził zawodowy aktor. Tematem zajęć był m.in. trening głosu, trening z ciałem i trening gry aktorskiej. I co? I jedziemy potem, tak? A potem przesuwamy, dobrze? Czyli najpierw myślicie. Chciałbym na tych naszych zajęciach zrobić takie cztery, powiedzmy, kształty, które robi się na zajęciach w szkole teatralnej, a które później bardzo pomagają na scenie i pomagają w tym, żeby mieć tą otwartą wyobraźnię, dobrze się poruszać, dodatkowo jeszcze dobrze coś udawać, a dodatkowo jeszcze bardzo precyzyjnie się wyrażać. Proszę Państwa, Ja chciałbym zobaczyć teraz w tej soplatce największą radość w waszym życiu. Trzymamy, ruszamy ręką. Nie ruszamy. Znakomicie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze trochę, jeszcze tej radości troszeczkę, dobra? Jeszcze tej radości, dobrze? Trzymaj, jak już jesteśmy w tej pozycji, trzymaj, bardzo dobrze. Uwaga, cytryna. Oczy, oto, chyba użygały. Bardzo proszę państwa. W naszej pracy mieliśmy do wyboru albo tworzenie fabuły, scenariusza według własnych pomysłów, albo oprzeć się o adaptację. W tym filmie wybraliśmy adaptację noweli. Wszystko jest ważne w filmie, że film trzeba należy oglądać uważnie, nie? To jest podstawą. Dzisiaj poanalizujemy troszeczkę filmów na przykładach różnych takich produkcji, które są znane i lubiane. Ale nie tylko. I nie tylko. Oczywiście będziemy analizować pod kątem robionego filmu, który będziemy robić. Tak? Trwało to 3 miesiące. Potem pojechałem do Ameryki z rozpaczą w sercu. Ona posiadała mnie z daleka, z tą samą mocą, co z bliska. Ja powiem wprost, nie jestem przekonany. A kobiety, mój drogi, jak ja im współczuję, tym biednym istotom. Całe ich szczęście, cała moc, całe piękno życia to zaledwie 10 lat. I ja pod tym kątem to słuchałam. Czy my będziemy w stanie to... No, umieli to przedstawić. No, my już jesteśmy skażeni tym, jak słuchając, co by to było, jakby to zagrać, prawda? Do mego przedziału weszła gruba kobieta z 4 małymi córeczkami. Ledwo spojrzałem na tę grubą kwokę, bardzo okrągłą, o twarzy jak księżyc pełni. I jakoś tak no, nie widzę tego tematu. To jest genialne moim zdaniem. W sumie uważam, że dotyczy nas wszystkich, bo jesteśmy w tym wieku przemijania i byłoby chyba bardzo prawdziwe i no, piękne umieć to zagrać i zrobić. To takie wyzwanie by było dla nas, jak pokazać jego myśli, jako właśnie przeżycia, jakieś wspomnienia. Ten film ma smutną wymowę, bardzo, bym powiedziała, wulgarną. Starzejemy się, jesteśmy wstrętne, mamy dzieci, jesteśmy takie kwoki właśnie, a pan hrabia myśli, że on jest nie wiadomo jaki piękny. A co on potem wieczorem zrobił? Wieczorem u siebie w domu przyglądałem się sobie długo w lustrze i przypomniałem sobie, jakim byłem. Z ciemnymi wąsikami, ciemnymi włosami, młodą twarzą. Teraz byłem stary, Adieu. Ale ona mówi o nim również też. Zresztą pan też się zmienił, no prawda? A poza tym ten film nie jest o tym kobiecie, tylko o tym mężczyźnie. Tak jest. Musimy go przedstawić, żeby on wszystko przeżywał. Tak, a kobieta w cieniu i będzie o... Nie, a ja bym jeszcze coś innego, jeśli mamy to rozwinąć, bo można ten wątek rozwijać, to można pokazać tę kobietę jako właśnie tą fajną mamusię, do której się tulą te dzieciątka. I wtedy już to będzie sympatyczne. Ale czy ty się nie możesz pogodzić z tym, że każdego dnia jesteśmy starsze? Nie, ja się tak dawno pogodziłam z tego. Ale ja się wcale z tego tytułu nie obrażam. Ale dlaczego mi ktoś mówił, że jestem stara? Jestem. Ale my się nie obrażamy. Ale nie, my nie mówimy tylko słowo. My się nie zgadzamy. My o nas nie mówimy. O tobie, tylko my mówimy o noweli i o jakiejś fabule. Nikt się nie łudzi, każdy wie ile ma lat. No sorry. Na zajęciach uczyliśmy właściwie się od początku obsługi kamery. Panie to nawet się nauczyły, co to jest migawka, jaką przysłonę trzeba używać przy filmowaniu, ale jakoś to poszło. Bo pierwsza rzecz jaka jest, co trzeba zrobić, żeby aparat ustawić. Miałaś na drugiej stronie całkowicie, na tym AD jakiś tam, nie? Tak. Teraz możesz sobie wszystko zrobić, jak teraz zrobisz info, już widziała te wszystkie wartości. Jak tu kręcisz, no światło się zmienia? Zmienia się, nie? A jak chcesz przysłonę, to AV i kręcisz przy przysłonę. Tak, no widzę. Wartość przysłony, bo ja nie widzę. 9,0. Tak? 9,0. Możesz sobie zjechać. Fajne, AV to przekręcasz, a sam tym kręcisz tutaj. Masz manualne ustawienie w tym aparacie. Kiedy tworzyliśmy własny scenariusz, bardzo ważnym jest, aby dobrze określić postaci. Czy fajnie, żeby ta postać była jakaś? Że on przeżywa jakąś przemianę, tak? Że błądzi, że szuka, że ma dylematy. Dużo dzieci to piękny postrać Żydowskie. Język postaci. Jest to babka z klasą, dystyngowana, elokwentna. Język postaci. Obcesowy, wulgarny i nonszalancki. I tutaj jak dziewczyny, no Państwo tam napisali właśnie taki, no tą postać w taki kontrowersyjny sposób, to tak jakby to się kłóciło jakby ze sposobem myślenia tej, tutaj to co wynika z tego scenariusza. Takie jest moje zdanie i takie odczucie. Tak, bo jeżeli on całe życie pamięta o tej swojej miłości wielkiej, i ta miłość jest cały czas gdzieś tam jego jakimś wzorcem, to nie znaczy, że on nie może być taki prosty i taki babiarz. Taki babiarz. Tak, zdolności. Artysta, fotografii, gawędziarz. Kompleksy, brak wyczucia w czasie. Ja nie patrzcie na mnie. Kompleksy, tusza, nadwaga, ambicje, praca. Hobby, seks kobiety. Faktycznie tutaj musimy scharakteryzować rzeczywiście tę postaci, w jaki sposób my je chcemy zobaczyć. Jak one, bo jak mamy, tak, znaczy jakie one są w danym momencie, ale faktycznie nie robimy filmu ani o Anitce, ani o Tomku. Tylko robimy film o tym przemijaniu i o upływie czasu, o tym jak się ci ludzie zmieniają, ja tak odbieram. Po zaakceptowaniu przez ekipę całą samej tematyki zdjęć i całego filmu rozpoczęło się najważniejszy jakby etap, tworzenie storyboardu, czyli scenariusza z rozpisaniem w zasadzie już na sceny, na ujęcia. Storyboard jest odzwierciedleniem później pracy kamery, kadru, wszystkiego co później oglądamy film, czyli jakby film w obrazkach zrobiony. Bo z dymu wyszliśmy, pokazujemy teraz na planie ogólnym, bo tu detal, czyli ciasno głowa Tomasza, kiedy na przykład on też bierze, albo fajkę odkłada. Napisze, koniak, fajka i opowiada ten. I ma faję. I on tu sobie ręką tam... No widzisz jaką ma faję długą. Tak, ale ja nie rozumiem ujęcia, jak ono ma być zrobione. Nie rozumiem ujęcia, jak miała ono zrobione. A w ten sposób ja wiem, że kamera ma zrobić tak, że mam zobaczyć głowę jego w takim ujęciu. Tak. Jak kamera to ma widzieć. Pierwsze ujęcie. Po zrobieniu dobrego scenariusza, zaakceptowaniu jego przez członków całej ekipy, rozpoczęły się zdjęcia, zarówno w plenerze, jak i w pomieszczeniach. Scena druga, ujęcie 22. Najpierw, Ujęcie pierwsze. Scena druga, ujęcie pierwsze. Nie, to musisz całą regułkę. Aha, całą regułkę. Żebyś miał w dźwięku to. Dobra. Słyszysz, tak? Adieu, scena druga, ujęcie pierwsze. Nie oddychamy, nie ruszamy się. Nie wchodzimy w światło. Nie wchodzimy w światło, nie ruszamy się. Helenka, nie ruszaj się, zostań w miejscu. To 3 miesiące. Jeszcze raz. Bo nie, bo Helenka chodzi. Helenka, usiądź sobie na kanapie spokojnie w takim kładzie. Usiądź sobie. Kurde, bo. No skończył się pyta. Scena 6, ujęcie pierwsze. A ty tego pożegnania z pocałunkiem nie ma? Podaję ci, poczekaj, zaraz ja się muszę ubrać. Dopiero podasz mi walizkę, wiesz? I wtedy będziemy się żegnać. Tak? A musi być to pożegnanie z pocałunkiem. Przecież tak jak było poprzednia. Teraz ja myślę, że to już jest ok. Dobrze, ale to do tematu wróćmy. Nie ma Andrzeja jeszcze, Ilena, już powinien być. No to spóźniasz. No dałeś im za 15 po czas. No mam 15 po już. Uwaga! Kamera! Start! No już, tak? Akcja! Akcja! No, to teraz nie widzisz? Pamiętajcie, że każdy ruch tak chodzicie. Światło, cień. Wszystko jest szeroko. Dobra, to spróbuj się ocenić. Ciemny, ciasny pokój z dużym lustrem wiszącym na ścianie. Nie, już nie wracaj do kamery, nie wracaj, nie wróć tylko. W dół, głowa w dół. Na końcu, czyli po zdjęciach, rozpoczął się montaż filmu. Był to wielogodzinne siedzenie przy komputerze i śledzenie i powtarzanie scen. A było to, coś było przy tym do roboty dużo, bo musieliśmy sceny dopasowywać do siebie, dźwięk dopasowywać również do obrazu. No i siedzieliśmy nieraz do późna w nocy. Patrzcie, zwróćcie, posłuchajcie to. O, to jest off. Druga, ujęcie 24. Dzisiaj zajmiemy się montażem tego, co zrobiliśmy. Myślę, że trzeba było poopowiadać w ogóle, co to jest montaż w filmie. No to Ktoś wie, co to jest montaż? Łączenie elementów w całość filmu. Montaż. Łączenie. Przestawianie klatek w odpowiednie miejsce. Co jeszcze, Rysiu, jak to myślisz, że to jest montaż? Nie, tworzenie filmu dopiero już wtedy. Pokazujemy, co chcemy pokazać. To na pewno elementem będzie tworzenie dynamiki pewnej filmu. Tempa, rytmu jakiegoś i tak dalej, że to nie jest flark, czy to... My tu będziemy pracować na takim programie, który się nazywa Avid Media Compose. To jest program do montażu, to jest narzędzie tylko wyłącznie, tak? Klaps był nam po to, patrzcie. Ja zobaczyłem to w obrazie i w każdym z tych dźwięków jestem tak samo klik. I ten klik tutaj w wave'ie bardzo jest widoczny. To jest to. To jest ten klik tutaj, patrzcie. Nie? Można sobie to zgrać. Byłby pan uprzejmy położyć to na półkę? Wydawało mi się, że widziałem ją wczoraj. Tak, to już jest koniec. Tak. Ale posłuchaj, ale tutaj ta końcówka to była dobra, nie była taka zła. Efektem naszej pracy oczywiście jest film, którego odbyła się premiera. Film został bardzo przyjęty serdecznie przez widzów. Dzień był dla nas bardzo radosny, z czego się bardzo cieszymy. Chciałbym Was serdecznie na pewno przywitać na premierze filmu powarsztatowego pod tytułem Adieu, który zrealizowaliśmy tutaj właśnie z seniorami, którzy tutaj są. Chciałbym Adieu.